Cześć, dawno mnie tu nie było. To trochę spowodowane było moją pracą, nowym stanowiskiem, rodziną, wiadomo, i miałem też gości z Polski, także byłem trochę busy ostatnimi czasy. Ale chciałem wam nagrać kolejny odcinek o czymś, co mnie ciekawi i z czym chciałem się z wami podzielić. Rozmyślając o tym, jak się znajdujemy na świecie, jak lądujemy w naszych ciałach, jak przeżywamy nasze życie, gdzie się udajemy, skąd wracamy, doszedłem do takiego wniosku, że moim prywatnym zdaniem uważam, że dusza do człowieka, jakby dusza jest zrzucana w ciało człowieka w momencie, kiedy dziecko jest w łonie matki, ale w pewnym okresie, nie od razu. O tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć i o tym chciałem z wami porozmawiać. Była seria dokumentalna na, nie pamiętam jakiego kanału, na Discovery Channel? Na jednym z kanałów była seria. Tytuł po polsku był chyba Moje dziecko, które kiedyś już umarło lub Moje dziecko, które kiedyś już żyło, jakoś tak. Jest taki dość sławny amerykański, sławny profesor, który zajmuje się dziećmi, które pamiętają swoje przeszłe życia, mają jakieś takie przebłyski pamięci. Ja uważam, że właśnie, że żyjemy wielokrotnie. To jest może ta biblijna nasza reinkarnacja, że powrót na Ziemię, czy zmartwychwstanie może. Że żyjemy, umieramy i wracamy, żeby doświadczać, kochać i rozwierzać tą duszę. I że gdzieś w tym systemie właśnie, powiedzmy, Bożym, istnieją glitche, dzięki którym na przykład właśnie dzieci pamiętają swoje przeszłe życia albo jakieś momenty z tego przeszłego życia. Jeden z pierwszych filmików było o chłopcu, który w Stanach powiedział rodzicom, że on wybrał ich na swoich rodziców, kiedy siedział sobie na chmurce i obserwował ich podczas ich podróży poślubnej na Hawajach. Wtedy ta para nie wiedziała, że oczekują dziecka, że pani młoda jest brzemienna. Nie wiedzieli, że są w ciąży, a on już ich widział, jak się na tych Hawajach dobrze bawili, jak tam pływali na jakimś katamaranie czy na czymś. Wszystko im opisał, gdzie para po prostu zdębiała. Zdębiała, bo nie wierzyła, że jest to możliwe, że opisał dokładnie to, co oni tam robili, kiedy go już na świecie nie było. Oni nie wiedzieli, że to w ciąży, tak jak przed chwilą powiedziałem. Więc to było takie zaskoczenie dla nich i dla nich taki dowód na to, że jednak coś tam musi być więcej. Ten chłopczyk ich widział, jak się dobrze bawili, jak było im wesoło. Przyjemnie razem i stwierdził, że chce u nich wylądować i został zesłany, że niby Pan Bóg daje bilet i pozwala nam wrócić na ziemię. W ciele dziecka odkryto duszę jego dziadka. Ojciec przewijał synka. Mój syn ma 3 latka, więc możliwe, że to jest możliwe. Nie wiem. W razie ten sam profesor badał tą sytuację, się zajmował. Postaram się, mamy jakby miał czas i możliwość wrzucić te linki wszystkie w dziale społeczności. Jeszcze raz zaznaczam, żebyście mogli to poczytać i sami sobie zrobić research. W każdym razie ojciec przewijał syna. Syn mówi, widzisz, kiedyś ja cię przewijałem, a teraz ty mnie przewijasz. No i cutting long story short, okazało się, że to jest jego dziadek. Dziadek miał w skrzynię. Dziadek korzystał z zegarki. Więc profesor właśnie badając sytuację spytał się, czy nie ma czegoś, co można było potwierdzić, że to jest jakby dziadek zamknięty w ciele tego chłopca i że pamięta jakieś swoje przeszłe życie i wspomnienia. I okazało się, że jest jakaś skrzynia na strychu po dziadku i jak otworzono tą skrzynię, okazało się, że dziadek zbierał zegarki i tam są jakieś zegarki w tej skrzyni schowane. I ten chłopiec, biorąc te zegarki, opisywał każdy po kolei, skąd go miał, gdzie go kupił, jakąś historię tego zegarka potrafił powiedzieć. Osobna historia była podobna też z dziadkiem zamkniętym w ciele dziecka, który oglądając album ze zdjęciami opisał właśnie gdzie dziadek kupił auto i całą historię auta i tak dalej, który tam posiadał dziadek kiedyś. Więc to mnie tak zaciekawiło, bo to jest niesamowicie podniecające w pewien sposób, że tam coś jest, ja wierzę, że coś jest po tej drugiej stronie tęczy. I też bardzo chciałbym wierzyć, że wierzę. Chciałbym bardzo, żeby coś tam było. I te glicze dużo dają dużo też nadziei. Dużo też nadziei dała mi tam zdało tego mojego medium. Nie powiedziałem to wszystko, co powiedziała. W każdym razie nie odbiegając od tematu. Kolejnym przykładem, który mną wstrząsnął, byłem w ciężkim szoku. Była historia pewnego chłopca, który bawiąc się z zabawkami, jego ulubionymi zabawkami były samoloty. I on te samoloty za każdym razem niszczył w ten sam sposób. On je niszczył gdzieś z lewej strony kadłuba.
po jakimś czasie zabawy brał te samochody, tłukł o ścianę czy o coś i niszczył je z tej samej strony kadłuba. To zastanowiło rodziców, skontaktowali się z tym profesorem, ten profesor zaczął tego chłopca badać, przyglądać mu się i tak dalej, i tak dalej. I znowu skracając, ustalono, że w przeszłym życiu był pilotem, który podczas II wojny światowej został gdzieś nad Pacyfikiem chyba zestrzelony. Jego samolot właśnie został zestrzelony z tej strony i doznał uszkodzeń z tej strony, z której to dziecko niszczyło zabawki. Ten chłopczyk potrafił w detalach opisać sytuację i jak to się wydarzyło i gdzie spadł i tak dalej. I było dość głośno, ten odcinek mnie tak zmiótł, dlatego że okazało się, że kilka osób z jego eskadry jeszcze żyje, czy tam z jego drużyny tych pilotów jeszcze żyje i mają coroczne spotkania weteranów i zabrano na to spotkanie tego chłopca. I chłopiec wchodząc przywitał się z kilkoma osobami tak, jakby je znał za tego życia, co też wstrząsnęło rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, znał imiona kilku i podczas rozmowy z tymi pilotami w sposób, jaki się wypowiadał i co opowiadał i co opowiedziano o tym chłopcu, ci piloci go rozpoznali, wiedzieli, jak się nazywa imię, nazwisko i oni mogli też jakby opowiedzieć więcej na temat jego wypadku, na temat jego katastrofy, jego zestrzelenia. Nie wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby przypadkiem jakiś chłopczyk mógł coś takiego wiedzieć. To musi być coś więcej na backstage'u, o czym nie wiemy, bo nam zamykają drzwi, kasują nam pamięć w jakiś tam sposób, żebyśmy mogli bardziej przeżywać nasze doświadczenie na Ziemi w dniu dzisiejszym. To teraźniejsze doświadczenie. Był przypadek takiego chłopca, który twierdził, że tu w Wielkiej Brytanii właśnie, że na jednej z wysp, nie wiem czy będzie Isle of Man czy nie, musiałbym też poszukać, postaram się, obiecuję, że się postaram, ale nie obiecuję, że znajdę. Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda. Który właśnie opisał, że byli na wycieczce z rodziną i przejeżdżali przez pewną drogę i opisał, że on tutaj zginął. Że zginął w wypadku samochodowym, tutaj w tym miejscu i że... Mogę mieszać fakty, on chyba opowiadał, że na takiej wyspie zginął w wypadku samochodowym, że jechał chyba do Pożone, opisał dom i tak dalej, i tak dalej. Tego profesora ściągnięto do Anglii, on się tym zajął. Ten odcinek widziałem raczej na pewno na YouTubie, więc postaram się go znaleźć. Tylko tym razem nie wszystko do końca wyjaśniono. Odnaleziono wyspę, znaleziono w kronikach właśnie w gazecie jakiś tam w archiwum, że był wypadek, że zginął mężczyzna. Odnaleziono dom, w którym ten chłopczyk mieszkał. Tylko kilka detali się jakby nie zgadzało do końca z tym. Główny plot się zgadzał, ale kilka małych detali się nie zgadzało. A co ciekawe było, że kiedy go chłopczyka zabrano w to miejsce, w ten dom, który tam się chyba stoi, z tego co pamiętam, to tak jakby on po prostu, tak jak w filmach o przyszłości, że cofasz się w przeszłość, spotykasz siebie samego z przeszłości, nie możesz się dotknąć, bo nastąpi załamanie czasoprzestrzeni. I on jakby, jak tam się pojawił i jak to się wszystko tam zaczęło rozgrywać na tym miejscu, o którym opowiadał, to on jakby stracił pamięć, jakby przestał pamiętać to wszystko, o czym mówił. Kilka rzeczy się nie zgadzało i potem mu jakby to przeszło. Zniknęły mu te wspomnienia, zniknęły mu te wspomnienia i przestał o tym mówić. To było ciekawe, ale też takie smutne. To jest wszystko co obejrzałem w telewizji, czytałem w gazecie gdzieś i jeden odcinek mówię na YouTubie. Moja koleżanka mówi po polsku, więc mogę powiedzieć po angielsku i mogę powiedzieć, kim jest Lindsay z pracy. Ostatnio kilka tygodni temu wrzuciła taką akcję, że napisała na Facebooku, że szła ze swoim synkiem, który jest chyba młodszy od tym ciało rok. Ma 5 latek. Albo 6 teraz będzie miał. Szli przez miasto i w momencie wsiadałem do autobusu, tutaj w Leeds, wsiadałem do autobusu. On mija jakiegoś faceta i on mówi do niego: "Hi Bob, how are you?" I ten Bob, więc tak łebka, który do niego się tak uśmiecha, powiedział: "Cześć, cześć" z kultury, uśmiechnął się i poszli. A ona, Lindsay, będąc w szoku, się pyta go: "Co się stało, skąd naszego człowieka?" Bo była w szoku, że on zna jakiegoś dorosłego mężczyznę. Mówi: "A, pracowałem z nim wcześniej, kiedy żyłem tu poprzednim razem. Kiedy byłem tu poprzednim razem." I Lindsay była w szoku, więc opisała to wszystko. Się z nią skontaktowałem, no niestety Lindsay nie interesowała się nigdy takimi tematami, więc...
nie złapała tej chwili w ręce i nie zapytała więcej o to wszystko, nie wypytała o szczegóły tego swojego synka, zaakceptowała to jako taką nowość, szokującą sytuację i tyle. W każdym razie chłopak, synek jej mówił, że to był facet, z którym pracował wcześniej, też tutaj w Leeds, w przeszłym życiu, kiedy tutaj wcześniej był. To było ciekawe, szkoda, że tego nie złapała. Jedna sytuacja, jest to sytuacja mojego kolegi. Kolega mieszka tu też w Wielkiej Brytanii. Jego córka któregoś dnia przybiegła ze szkoły, mając wtedy chyba 4 latka. Dość taka roztrzęsiona i zdenerwowana. I mój kolega się pytał, no nie, kochanie, co się stało? Czemu taka jesteś zła? A ona mówi, że w szkole na pani opowiada, mówiła im o Jezusie, about the God and Jesus. Była angielska szkoła. I pokazywała zdjęcie, jak wygląda Jezus. I ta dziewczynka się zdenerwowała, bo mówiła, tata, ja wiem, jak wygląda Jezus, bo ja wiem, jak wygląda Bóg, bo ja u Niego byłam, On mnie do Ciebie zesłał, On mi dał bilet i mi pozwolił do Was dotrzeć, więc ja wiem, jak On wygląda. On tak nie wygląda, jak oni tak mówią, ona mówiła kłamstwo, to nie jest tak, jak ona opowiadała. On wygląda inaczej, On jest naprawdę fajny, On jest taki. I to był taki też dla mnie moment potwierdzający, że jednak coś jest, że ta moja teoria o tym, że nam się kasuje pamięć, albo ją się po prostu zakrywa na czas pobytu naszego na Ziemi, to jest teoria prawdziwa. Oczywiście dowiemy się po śmierci, albo się nie dowiemy. Rozwalają mnie czasem tacy ludzie. Jestem naiwny, można mnie nabrać, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, ale jeśli chodzi o jakieś rzeczy, to staram się być taki bardziej sceptyczny i starać się zrobić swój własny research, zanim o czymś zacznę mówić. Wiadomo, za młodszych lat zdarzało mi się wpaść w takiej sytuacji i nie do końca wiedzieć, o czym mówię. Ale te rzeczy, o których teraz dzisiaj powiedziałem, to były rzeczy, które oglądałem, czytałem, studiowałem z tego profesora na necie. To było kilka porządnych lat temu, z 10, 2008, 2009 rok, może 11 nawet. Więc mam nadzieję, że uda mi się coś odnaleźć takiego, wam pokazać na poparcie mojej teorii. Ale to jest coś niesamowitego. Była też sytuacja pewnej dziewczynki w Indiach, która właśnie, to był kolejny odcinek, tylko teraz nie wiem gdzie. Ale co jest ciekawe, to mnie też szokowało, że ona urodziła się w wielodzietnej rodzinie i zginęła w jakiś sposób. I bardzo chciała przekazać coś swojej rodzinie, żeby się o niej nie martwili, że wszystko jest w porządku, że warto wierzyć, zachować się dobrze wobec innych ludzi. I tak bardzo chciała wrócić na ziemię, że narodziła się w rodzinie obok, w rodzinie swoich sąsiadów. To jest dziwne, to też musiałbym jakby bardziej zbadać, przypomnieć sobie albo przeszukać te wideo, żeby wam podać je na tacy, żebyście mogli sami sprawdzić, ale wróciła do swojej rodziny, przyszła i powiedziała, że to jestem ja, wasza siostra, wasza córka, która zginęła tam i tam. Udowodniła swoją tożsamość, opowiadając o jakichś przeszłych akcjach z ich życia i ta rodzina uwierzyła jej, zaakceptowała, że to jest ona w tym ciele z córki swoich sąsiadów. To jest ciekawe. Więc uważam, że jest więcej rzeczy, o których nam się nawet nie śni, które nas otaczają i z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Nie wierzę w to, żeby zwykły wybuch atomu mógł stworzyć przypadkiem nas, takich ludzi z uczuciami, z miłościami, z tymi wszystkimi emocjami, które mamy. I to jest coś, co zawsze mnie będzie ciekawo i będę to badał, jak tylko będę mógł. Chciałbym się tym bardziej zawodowo zająć, ale niestety może w inną stronę. Wkleję wam kolejny raz linka do strony, która ma tylko i wyłącznie relacje wideo ludzi, którzy przeżyli Near Death Experience, którzy przeżyli śmierć kliniczną i to, co wszystko mówią. I to, co tam, bo staram się oglądać każdy odcinek, jest tego coraz więcej, kanał rośnie coraz bardziej, ale wszystko, co oni mówią, pokrywa się z tym, co czytałem, oglądałem lub co sam jakby odczuję, że jest, że się dzieje po śmierci i przed naszymi rodzinami. Jeśli ktoś z was nie ma problemu z angielskim, to warto zajrzeć na ten link, a jeśli ktoś ma problem z angielskim i chciałby, żeby na przykład nagrał odcinek o jakimś odcinku z tamtego kanału, opowiadając po polsku, to i powiedzcie, z chęcią to zrobię. Dobra, jest już godzina 14, muszę powoli się ruszać z domu po moje dzieci. Jeśli ktoś to oglądał, dziękuję wam za to, że jesteście, że kilka osób się nowych pojawiło na kanale. Będę starał się dzielić z wami czymś, co mnie interesuje, co jest ciekawe. Może macie jakieś pytania, jakieś sugestie, z chęcią posłucham, poczytam, odpowiem. Trzymajcie się, miłego dnia.
i do zobaczenia następnym razem.